Klaudia Sedlaczek-Hebda, witam Państwa w środę 10 kwietnia i zapraszam na najnowsze wiadomości. Rozpoczynamy Jawor Express. Dariusz Kozakiewicz był kandydatem na urząd prezydenta miasta. Startował reprezentując KWW Pospolite Ruszenie. Jednak w stawce uplasował się z najniższym wynikiem wynoszącym 4,4% głosów. Czy w takim razie jest to koniec? Myślę, że jest się z czego cieszyć, ponieważ poderwaliśmy około 1,5 tysiąca osób, którzy mieli nie iść do wyborów. Są to przeważnie ludzie, którzy mieli zostać w domu i zbojkotować wybory. Tych ludzi się udało poderwać. Czy Pospolite Ruszenie ma jakiś plan na to, żeby funkcjonować dalej, żeby w tej przestrzeni publicznej mieć jakieś inicjatywy? Tak, myślę, że zostaniemy na dłużej, nie schowamy się, nie znikniemy ze sceny politycznej i będziemy obserwować bacznie sytuację w mieście i reagować na różne sytuacje, pisać wnioski, działać dalej. Ale szliście do wyborów, żeby doszło do zmiany w Jaworznie, jak to rozumieć? Zmiany, tak, chcieliśmy zmian wprowadzenia bezpartyjnego samorządu. Nie wiemy do końca, czego możemy oczekiwać po nowym kandydacie, który jest jeszcze niesprawdzony. Starego kandydata już znamy. Czekamy na rozwój sytuacji. Oddajemy wszystko w sprawy wyborców. Niech zagłosują zgodnie ze swoim sumieniem i ze swoimi poglądami politycznymi. Chciałby pan też podziękować tym osobom, którzy głosowali na Pospolite Ruszenie i na pana? Tak, jak najbardziej. Chciałem podziękować wszystkim osobom, które wspierały naszą społeczną inicjatywę, mieszkańcom, którzy obdarzyli nas zaufaniem i oddali na nas głos. Artur Bereziuk, startujący na radnego, otrzymał dziwną korespondencję, w której znajdowały się ulotki innej kandydatki do rady, Jolanty Żabińskiej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że list był imienny i zaadresowany. Dosyć ciekawa korespondencja od również kandydatki na radną naszego miasta, od pani Jolanty Żabińskiej. Koperty zaadresowane imiennie, w których znajduje się tylko i wyłącznie ulotka kandydatki. No właśnie, bo tutaj widzę zaadresowany Artur Bereziuk, pana prywatny adres, w środku no, kilka ulotek jednej osoby. Zazwyczaj takie druki to są druki bezadresowe. Tym razem z imienia, nazwiska i z adresu. Tak, tym razem z imienia, nazwiska i z adresu, co daje podstawę myśleć, że te dane adresowe były wykorzystane ze względu na fakt dostępu do nich przez panią Jolantę, a z racji prowadzenia działalności, czyli... Ale działalności radnego? Czy nie, działalności gospodarczej, czyli posiadania i stanowiska kierownika przychodni medycznej. To znaczy, że pan jest klientem tej przychodni? Tak, tak. Jestem pacjentem tej przychodni, dlatego siłą rzeczy moje dane osobowe znajdują się na terenie tej placówki, ale powinny być wykorzystywane tylko i wyłącznie do korespondencji medycznej. No, a może w tej placówce podpisywał pan zgodę na to, że pana dane mogą być wykorzystywane również w celach wyborczych? Absolutnie nie. Na pewno? Absolutnie nie. Mają być klauzula RODO w tej placówce obowiązuje tylko i wyłącznie do korespondencji medycznej. To taka oczywistość wynikająca z prowadzenia takiej działalności. Co pan postanowił zrobić? Zgłosiłem ten fakt do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dostałem pismo zwrotne z nadaniem numeru tej sprawie, z prośbą też o uzupełnienie pewnych szczegółów. Natomiast sprawa tak jest zgłoszona do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z moją prośbą o podjęcie działań w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania ich do celów innych niż prowadzenie dokumentacji medycznej w tej placówce. A czy zgłaszał pan w tej placówce taką rzecz, że doszło do takiego według pana nadużycia? Nie, nie zgłaszałem tego ze względu na fakt, iż jest to tryb wyborczy, więc
nie uważałem tego za stosowne. Można śmiało powiedzieć, że mleko się rozlało, gdy ta korespondencja trafiła, jak się domyślam, pewnie słusznie nie tylko do mnie, tylko w moim przekonaniu do wszystkich pacjentów tej placówki, więc... Miał pan takie głosy od innych osób? Tak, tak. Miałem takie głosy od sąsiadów, od znajomych, którzy także są pacjentami tej przychodni. Maciej Maleńczuk koncertował w Jaworznie. Owo wydarzenie kulturalne działo się na scenie MDK w piątek, 5 kwietnia. Maleńczuk jest artystą lubianym, uznanym, z rzeszą zazdrośników, którzy chcieliby być niczym Maleńczuk, ale tak się nie da i dobrze. Jaworzyński koncert szczelnie wypełnił salę MDK. Maleńczuk postrzegany jest jako artysta oryginalny i kreatywny. Nie od rzeczy więc zapytać, co też wymyślił w ostatnim czasie. Reaktywowałem Homo Twist i poświęciłem tam naprawdę mnóstwo pracy. Zamówiłem specjalny instrument pod mój rozmiar, czyli większy. Wychodzi taka jakby gitara barytynowa. I bardzo usilnie pracuję nad tym projektem. Oparte to jest o teksty Emily Dickinson, więc to będzie po angielsku. Wymyśliłem sobie, że zrobię przekłady, ale na zasadzie takiej, że będzie i po angielsku, i po polsku, lub też jeszcze nie wiem dokładnie, jak to będzie. W każdym razie na pewno chcę zrobić przekłady, ale na pewno chcę też zaśpiewać to po angielsku. I muszę powiedzieć, że świat powinien oczekiwać z zamarłym oddechem na tą płytę, ponieważ lepszych tekstów nie da się napisać po angielsku, niż napisała Emily Dickinson. Nie ma takiego człowieka na świecie, prawdopodobnie już nigdy nie będzie, który kiedykolwiek napisze lepszy tekst po angielsku niż Emily Dickinson. W Jaworznie Maleńczuk zaprezentował się w koncercie Klauzula sumienia. Brzmi nad wyraz poważnie. O czym mów koncert i dla jakiej publiki jest kierowany, drążymy temat. Gramy tam najnowszą płytę, którą nagraliśmy w pandemii, a wydaliśmy po pandemii za PiS-u. Jest to płyta polityczna. W dużej mierze tematy są polityczne lub takie polityczno-społeczne. Na zasadzie bum szakalaka to rozrywka Polaka. No nie? Jeszcze moment, jeszcze chwila i wyświęcą pedofila. I tak dalej. No więc sami rozumiecie, że niektórzy mogą tutaj stracić swój światopogląd. Także wchodzimy na własne ryzyko. Jakże będzie? Jaka to publika? Jakiej publiki się pan spodziewa? Jest to publika na pewnym już poziomie przyjeżdżająca samochodami swoimi, w wieku 40-60, czasem młodsze, na szczęście, mówię o dziewczętach oczywiście, przychodzi też trochę młodych dób, wciąż mi się wydaje, że jestem atrakcyjny, więc wmawiamy sobie, że libido trwa. Mawia się o Maleńczuku, że to arcyoryginalna osobowość telewizyjna. Pewnie jest na to jakaś konkretna autorska recepta. Absolutnie nie potwierdzam tego. Do telewizji zapraszają mnie rzadko, ale być może to ładnie prezentuje się w kadrze. Także nie wydaje mi się, żebym jakby do jakiejkolwiek telewizji pasował. Pamiętam, jak wydaliśmy płytę Jazz for Idiots. Grałem wtedy na saksofonie i właśnie zaprosili mnie na Woronicza. To jeszcze było tamto przed Woronicza, jakby przed pisowskie Woronicza, ale już takie końcówka to była. I w ogóle była taka ogólnie rozszalała prawica już wszędzie, kościółek i tak dalej. I ja mówię, i to telewizja śniadaniowa, po program drugi. Mówię, ale jak pan sądzi, jaki będzie odbiór tej płyty? Mówię, no jak to jaki? To Jazz for Idiots, spodziewamy się tłumów. I gościa przymulowało pięknie wtedy. Także jeżeli to o tym mówisz, że to jest moja osobowość sceniczna, to tak, to być może. Idiotów nie brakuje. Publika bawiła się świetnie, co też wcale nas nie zdziwiło. Tak zwany Krakówek górą. Producenci owoców i warzyw pełni obaw po przywróceniu 5% VAT-u na żywność. Spodziewają się większej presji sieci handlowych na obniżkę cen. Kto płaci za te dodatkowe 5%, prawda? Kto płaci ten VAT? Więc z jednej strony na pewno płacą to konsumenci i ocenia się, że ta podwyżka cen VAT-u w skali roku to będzie dodatkowo do budżetu 12-13 miliardów złotych. Pytanie natomiast, czy tylko konsumenci płacą? Więc na razie tego jednoznacznie nie możemy stwierdzić. To dopiero będzie miało z czasem ewentualnie miejsce, czy też będzie widoczne, ale obawiamy się, że
trwająca w ostatnim czasie wojna cenowa między sieciami handlowymi może doprowadzić również do tego, że sieci będą tę podwyżkę przekładać na dostawców, na producentów i przetwórców produktów, no nie tylko owoców, warzyw, ale wszystkich tych artykułów spożywczych, które miały tę stawkę VAT obniżoną. Więc zobaczymy. Natomiast na pewno ta podwyżka VAT, czy też powrót do tego, co było, następuje po czasie, kiedy działo się dużo ważnych wydarzeń w gospodarce, spowodowanych chociażby pandemią, czy wojną w Ukrainie. I no, te wydarzenia i te wszystkie zmiany już jakoś ukształtowały relacje w łańcuchach dostaw i teraz no, obawiamy się, że mogą tu być pewne nieprzyjemne zawirowania. Wzrost VAT, jeżeli on będzie przekładał się na konsumentów, to oczywiście no, będzie mógł wpływać negatywnie na możliwości zakupowe. Wyzwań cały czas jest dużo. One oczywiście są w różnych obszarach, różnie wyglądają w różnych latach czy nawet okresach roku. Natomiast jeśli chodzi o koszty, to one niestety, ale cały czas rosną. Natomiast no, wraz ze wzrostem kosztów nie rosną ceny w oczekiwany sposób, tak żeby można było skompensować ten wzrost cen. Oczywiście ta sytuacja jest różna w przypadku różnych produktów, różnych owoców, warzyw, ale generalnie tak to wygląda. Więc producenci muszą no, cały czas mierzyć się z szeregiem wyzwań, które no, niesie sytuacja globalna i również lokalne rynki. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Expressu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia jutro.